KN będzie ciołkiem o wyrazach naturalnych, czyli dla każdego N KN należy do liczb naturalnych, ciołkiem ściśle rosnącym. Wówczas pod ciołkiem ciołku AN nazywamy inny ciołk BN, określony w taki sposób. BN równa się AKN, czyli ten KN to jest ciołk indeksów ciołku A. Tak obrazowo, jeśli mamy ciołka AN, A1, A2, A3, jego kolejne wyrazy i tak dalej, to pod ciągiem będzie coś takiego. Skreślimy pierwszy wyraz, skreślimy trzeci, skreślimy czwarty, siódmy, dziewiętnasty i tak dalej. Skreślimy jakąś część wyrazów, być może skończoną, być może nieskończoną, ale ważne, żeby została nieskończona ilość. I wówczas pod ciągiem, tym ciągiem BN, ten ciąg BN, właśnie złożony z tych wyrazów, które zostaną, będzie podciągiem ciągu AN. Czyli podciąg to jest takie wybranie nieskończonej ilości wyrazów ciągu. Można udowodnić, że jeśli ciąg posiada granicę właściwą lub niewłaściwą, wówczas każdy jego podciąg też posiada granicę i to tę samą co ciąg. Stąd taka uwaga, że jeśli znajdziemy dwa podciągi jednego ciągu, które mają różne granice, stąd wniosek, że ten cały ciąg nie ma granicy, ani właściwej, ani niewłaściwej. Ciąg AN równa się 1 przez 1 plus 2 do potęgi N. Chcemy sprawdzić, jaką ten ciąg ma granicę. Można to zrobić w różne sposoby, jest taki pewien sprytny sposób. Mianowicie zauważmy, że 1 plus 2 do N samo w sobie jest ciągiem rosnącym i o wyrazach naturalnych, więc możemy go nazwać jakimś ciągiem KN. Wówczas, jeśli weźmiemy ciąg BN równy 1 enta, no to taki ciąg BKN, czyli podciąg tego ciągu, to jest po prostu 1 przez 1 plus 2 do enta, czyli jest to ciąg AN. Czyli ciąg AN jest podciągiem ciągu BN. Ciąg BN łatwo jest wykazać, że jest to ciąg zbieżny do zera. A skoro jest zbieżny do zera, ma granicę, to każdy jego podciąg musi mieć granicę tę samą. Czyli czyli ciąg AN, będący podciągiem ciągu BN, ma granicę w nieskończoności równą 0. Ciąg AN równa się 4 trzecie do potęgi N do trzeciej plus N. Chcemy sprawdzić, czy ten ciąg ma granicę, jeśli tak, to jaką. I znowu, można to zrobić na różne sposoby. Jeden z nich jest taki, że bierzemy sobie ciąg KN równy N do trzeciej plus N. Dla N naturalnych, a takie nas tu interesują, ten ciąg po pierwsze ma wyrazy naturalne, po drugie jest rosnący, czyli możemy go uznać za ciąg indeksów. Czyli jeśli weźmiemy ciąg BN równy 4 trzecie do potęgi N tej, to ciąg BKN równa się 4 trzecie do potęgi N do trzeciej plus N, no i jest to po prostu ciąg AN. Czyli ciąg AN jest podciągiem ciągu BN. Ciąg BN jest to ciąg geometryczny, tak jak omawiałem to w poprzednim filmie. 4 trzecie jest większe od 1, czyli ten ciąg jest rozbieżny do nieskończoności. Ma granicę niewłaściwą równą minus nieskończoność. AN jako jego podciąg, tak jak każdy inny podciąg tego ciągu, ma tę samą granicę niewłaściwą równą nieskończoność. Czyli to przy N dążącym do nieskończoności zbiega do nieskończoności. Teraz taki przykład. AN równa się minus 1 do potęgi N kwadrat plus 2N. Tym razem inaczej. Chcemy wykazać, że to nie ma, ten ciąg nie ma granic. I możemy to zrobić, znajdując dwa podciągi, które mają różną granicę. Taki pomysł pierwszy, no to niech KN równa się 2N. Czyli niech KN będzie ciągiem liczb parzystych. Wtedy A2N, czyli podciąg składający się z wyrazów o indeksach parzystych, równa się minus 1 do potęgi 2N kwadrat plus 2 razy 2N. Czyli jest to minus 1 do potęgi 4N kwadrat plus 4N.
No to zauważmy, że to jest liczba parzysta. Minus 1 do potęgi parzystej równa się 1. Czyli granicą tego ciągu, no wszystkie jego wartości są równe 1, więc granicą tego podciągu jest 1. Teraz weźmy ciąg Kn równy 2n plus 1. Czyli znowu podciąg, który składa się tym razem z wyrazów o indeksach nieparzystych. Liczymy. Minus 1 do potęgi 2n plus 1 do kwadratu plus 2 razy 2n plus 1. No to to jest minus 1 i tutaj 4n kwadrat plus 4n plus 1 plus 4n plus 2. Liczba parzysta, liczba parzysta, liczba parzysta, liczba parzysta, liczba nieparzysta. Suma liczb parzystych to liczba parzysta, czyli to wszystko, te 4 to jest liczba parzysta. Jak do liczby parzystej dodamy nieparzystą, otrzymujemy liczbę nieparzystą. Czyli minus 1 do potęgi nieparzystej, minus 1. Zatem mamy podciąg, którego wszystkie wyrazy są równe minus 1, czyli jego granica to też jest minus 1. Zatem znaleźliśmy dwa podciągi. Jeden jest zbieżny do 1, drugi jest zbieżny do minus 1. Stąd prosty wniosek. Ciąg AN nie ma granic. AN równa się sinus n pi przez 3. Znowu, chcemy wykazać, że ten ciąg nie posiada granicy poprzez znalezienie dwóch jego podciągów, które będą miały różne granice. No to weźmy taki zbiór indeksów. Kn, ciąg indeksów, równy 6n. Wtedy AKn równa się sinus 6n pi przez 3. Tu nam się upraszcza. Wychodzi sinus 2n pi. No to co to będzie? Jak narysujemy sobie wykres? Dla jedynki to będzie po prostu 2 pi, czyli to samo co w zerze. Dla dwójki będzie 4 pi, czyli znowu to samo co w zerze. De facto każdy kolejny wyraz tego ciągu jest przesunięty o okres sinusa równy 2 pi. Czyli wszystkie wyrazy tego ciągu będą po prostu stale równe 0. Czyli ten podciąg jest zbieżny do 0. Teraz niech Kn będzie równy 6n plus 1. W tej sytuacji znowu AKn równa się sinus K6n plus 1 razy pi przez 3. No to zauważmy, że to jest sinus 2n pi plus pi trzecich. No to 2 pi to jest okres okres sinusa, czyli to jest dokładnie tyle samo równe, co sinus pi trzecich. Wszystkie wartości tego ciągu znowu są równe tyle samo. Sinus pi trzecich, no to będzie pierwiastek z 3 przez 2. Czyli ten podciąg jest zbieżny do pierwiastka z 3 przez 2. Tamten był zbieżny do 0 i tak naprawdę znajdziemy jeszcze trochę innych ciągów zbieżnych do innych granic. Co oznacza, że cały podciąg AN nie ma granicy. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu. Jeśli masz jakieś uwagi, coś jest dla Ciebie jeszcze niejasne, masz jakieś pytania albo być może znalazłeś jakiś błąd, to możesz mi dać znać chociażby pisząc do mnie maila, odzywając się do mnie na Facebooku, możesz nawet wysłać SMS-a lub zadzwonić do mnie przez telefon, albo po prostu zostawić komentarz pod filmem tym lub jakimś innym. Natomiast jeśli wszystko jest dla Ciebie jasne, to zapraszam do oglądania innych filmów, do ćwiczenia razem z gestem. Dziękuję i do zobaczenia.